dzielimy różne poprawki na dwie części. Ale to jest jasne. Ja sugerowałem, że tak zrobić, a nie to, że tak ma być zrobić. Ja nie sugerowałem. Ale wydawało mi się, że zresztą bardzo wiem, że będziemy głosować. A tutaj wygląda na to, że przewodniczący. A żeby za siebie nie tak zarząd, że panie zdecydował. I nie wiem, w jaki sposób ten ZS, co pana tam ciągnie do tego ZS-u, bo to jest dla mnie bardzo niezrozumiałe. Po pierwsze chciałem powiedzieć tak, otwieram poprzednie posiedzenie. Chciałbym, żeby nie personifikować dyskusji. To, że mamy odmienne zdania w tej sprawie. Myślę, że przypomnę, jaką ustaliliśmy sposób procedowania uchwały. Każda poprawka została omówiona publicznie. W 99% doszliśmy do konsensusu. Uznaliśmy, że będzie to w ten sposób robione, że zarząd przygotuje poprawkę. Oczywiście zawsze jest decyzja poradna. Jeśli państwo uznajecie, że to poprawka zarządu, nie idzie w duchu dyskusji, zawsze można odrzucić o to poprawkę i wtedy w związku z tym, że jest późna sprawa, przerwiemy sesję, zrobimy ją w najbliższym czasie i wtedy możemy. Ale tak jest prawda, no. Pan dobrze zna te różne zagrywki. Ale pan Jasku, to jest żadna zagrywka. W tej sprawie przy 50 poprawkach, przy 50 punktach i jeszcze poprawkach do poprawek nie istnieje możliwość innego sposobu procedowania tej uchwały. Uważam, że we wszystkich tych sprawach, oczywiście może się jeszcze jakiś błąd techniczny poprawił i pojawić, bo tak troszkę może niewłaściwie było zrozumiane. To, cośmy mogli w trybie na CITO i późno 10 w nocy zrobić, zrobiliśmy. Rozumiem, że wszyscy jesteśmy zmęczeni. Uważam, że akurat w tej sprawie odnośnie wartów pańska została uwzględniona, to znaczy obawiam się pan, żeby zapisać to, co jest zapisane na koronie i zostało wpisane 20% maksymalnie zabudowy kubaturowej obszaru. Czy nie taka sprawa? Nie ma gdzie zabudować 20%. No to tym bardziej. No, może pan nawet, mówię, w pierwszej kolejności nie daje wiedzącą. Słucham, myślę, że państwo, żebyście się wczytali w tekst, zarząd podjął uchwałę o auto, na przykład, spotkał się teraz autopoprawkę i to jest autopoprawkę, i mam właśnie przedstawiony na tekst. O to mi chodzi. Przedstawiam państwu. Odczytamy. Proszę państwa, z takich rzeczy, które no, została ujęta poprawka, to, która nam uciekła, to jest odnośnie gabarni. Została ujęta odnośnie gabarni. Została, proszę państwa, słuchaliśmy się głosu tutaj pana Jacka, w związku z tym określiliśmy ilość zabudowy kubaturowej na ZDS-ie. Proszę mówić, że się nie mówi, nie jest moim dobrze. No ja rozumiem, że to też jest sztuka kompromisu. Właśnie widać, jak pan jest demokratyczne głosowanie poddać na Radzie, każdą uwagę, tak jak myślę, że nie tylko ja myślałem, że tak przegłosujemy. Proszę złożyć to na wiosnę. Jeszcze jest. Może pan złożyć to do poprawki? Do podstawowego druku proszę złożyć poprawki. Tylko nie pisać, że do załącznych punktów. Ale dlaczego do naszego? Jak ja mogę pokazać, że to państwa poprawka likwiduje to, co komisja przygotowała? Ale nie do końca może wrócić. Nie do końca może wrócić, bo byłaby sytuacja tego typu, że można złożyć poprawkę. To jest ten dokument, to jest poprawka do projektu komisji planowania. I pan Jacek może złożyć poprawkę tylko i wyłącznie do projektu komisji planowania. Więc jeżeli przyjmiemy tą poprawkę, to trudno jest przyjmować drugą poprawkę, która będzie przeciwstawna do tego, co już przyjęliśmy. Proszę powiedzieć, jaka była inna metoda, żeby wyprocedować na jednej sesji dokument z kilkudziesięcioma punktami? Ja mówię, jaka była inna. Mieliśmy 5 spornych kwestii. Nie wiem, 5 było, może 4. 3. Wystarczyło tutaj na Radzie, o czym mówiliśmy, było to mówione, przegłosować.
ani dawać nam gotowy dokument, który w 99% jak pan powiedział jest dobry, a w 1% proszę nie opowiadać głupot, ja nie powiedziałem, że jest dobry, ja powiedziałem, że w 90% spełnia, czy jest 100%, to jest pewna różnica, czy jest dobry. Czy pan no, jeżeli mówimy, to jest dobry. Ja proponowałem, ponieważ w pewnym momencie doszliśmy do wspólnych kwestii, żeby wszystkie elementy, które nie budzą kontrowersji, szły w bloku, natomiast te, które budzą kontrowersje, były jakby następną poprawką zarządu. Czyli jakby wyciągnięte były z tego dokumentu. I te dwa elementy, czy trzy elementy, nie wiem, tych elementów jest w tej chwili, wyciągnięte z tego dokumentu stanowiłyby jakby drugą poprawkę zarządu do uchwały, bo to niczemu nie przeszkadza. Natomiast cały dokument, jako jedna poprawka nie budzący i przygotowana jako autopoprawka, ten idzie do głosowania jako w całości poprawki. Czyli mogą być na przykład dwie poprawki, czy trzy poprawki. I te kwestie sporne, no zostałyby przegłosowane. Jesteśmy w tym samym momencie, bo jeżeli, proszę Państwa, poprawka, autopoprawka zarządu nie przejdzie, wtedy po prostu z powrotem będziemy głosować, jeżeli Państwo uważacie, że te rzeczy, które nie odnajdują się w dyskusji, będziemy wracamy do składania poprawek. Czyli ta autopoprawka obejmuje tylko rzeczy, właśnie które obejmuje, to i tak za dużo rzeczy obejmuje, bo też niektóre rzeczy, które poparli, wszyscy tutaj na forum obejmuje. A inne rzeczy obejmuje, które dyskutowaliśmy, bo są bardzo podzielone. Panie Jacku, przypominam panu, że każdą uwagę, która była procedowana, omawialiśmy. Mówi pan, co będzie na YouTube film, czy można sobie oglądać, jak wyglądała dyskusja, jaka była rozbieżność zdań, przynajmniej w dwóch tematach. Przynajmniej. Jak wrzucać do jednego woda? Ale może pan nawet w telewizji puścić w jakiejś telewizji, ja nie wiem, czy ktoś to będzie puszczał, nie puszczał. Niech pan jest naszym YouTube'em, bo uważam, że wszystko robimy zgodnie z procedurą i w pełni świadomości. Jeżeli są jakieś inne głosy oprócz pana Jacka w tej sprawie, to proszę. Przed głosowaniem. Drugi pan Jacek, proszę. Czy ja to mówię, no jeżeli mamy sporne elementy, to jest, nie wiem, 2, 3, 3, 3 i B, to wyciągnąć te sporne elementy i głosować jako osobną poprawkę. Bo to, co mamy, to jest poprawka zarządu do projektu uchwały Komisji Planowania. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wyciągnąć, mówię, te sporne, ile tych spornych elementów jest? Dwa? Bo rozumiem, że pan Jacek tutaj kwestionuje kwestię CPS-ów i jeszcze coś tam. I wyciągnąć ten element, czyli wyciągnąć na przykład punkt 33 z tej poprawki i objąć osobną poprawką, tylko ten punkt. I Rada zdecyduje, czy idziemy w kierunku tej propozycji, którą przedstawił zarząd, czy tego, co mówi pan Jacek. Znaczy według mnie byłoby to o tyle, że niby potem nie miał pretensji do ciebie Zygmunt, że coś zostało na siłę. Proszę Państwa, nic na siłę nie zostało nadanym punktem głosowanie, ten, który... Nie może być. Bo to jest cały dokument. Proszę Państwa, od godziny 17, gdzie jesteśmy, raz, dwa, trzy, cztery, piątą godzinę dyskutujemy. Uważam, że nie było żadnej ograniczenia dyskusji. Przekonywaliśmy się na argumenty. Rozbija się naprawdę o drobne szczegóły, bardziej powiedziałbym ambicjonalne, pokazujące, czy tam ma być jeleń sportowa, czy ma być jeleń nieurządzona z dopuszczeniem ilości możliwości zabudowy. Gdzie to ambicja? Proszę mi powiedzieć. Nie wiem, dla mnie nie ma. Do tego terenu nie ma. Ja chcę, żeby mieszkańcy i przyszłe pokolenia mi powiedziały, że tak, za twojej kadencji zostanie rozbudowana. Nie, ale tak, z całym szacunkiem, nie trzeba mi się wiedzieć. Ja rozumiem, że pan ma. No mam. Mam to w przeciwieństwie do pana, proszę pana, poświęciłem, ale odpowiem panu lepiej. W przeciwieństwie do pana, na tym terenie, oprócz rozmowy i przejeżdżania na terenu, na rowerze, poświęciłem trochę serca i czasu. Tak się składa, że zarządzałem trochę tym terenem, wprowadziłem w ten teren trochę rzeczy, które do dzisiaj funkcjonują i udało mi się ten teren częściowo ochronić przed zabudową. No, czyli na 20 lat kadencji, której pan jest od początku rady, rzeczywiście pan w porównaniu z zdania, co jest 2 lata, ma się bardzo dużo do pochwały. No przepraszam bardzo, więcej niż jazda pod tunelem na rowerze. Dyskusja już tyle,
Proszę Państwa, czy jeszcze oprócz tych głosów są jeszcze jakieś... Ja mam zapytanie, to jest poprawka zarządu najdalej idąca? Nie ma czegoś takiego jak na poprawka zarządu najdalej idąca. Znaczy, ta poprawka i tak jest najdalej idąca, proszę Państwa, bo jest najbardziej ingerująca w cały dokument. Jest wypracowana przez Radę Państwa. Ale ja się nie skończyłem, pan przytomnie. Chodzi tylko o to, możemy to przegłosować. I mówienie, że jeżeli Państwu się ta poprawka, czy dwa elementy tej poprawki podobają, to możemy to odrzucić w całości. Możemy to zrobić, ale myślę, że proszę Państwa, nie o to chodzi. Siedzimy tu już 5 godzin. To, co żeśmy powiedzieli, 3 część z nas siedziała 3 godziny w biurze planowania przestrzennego. My na końcu siedzieliśmy 4 godziny. Czyli jest jednak jakaś praca włożona. Każdy z Państwa oczywiście w domu przemyślał ten temat przez wiele godzin, przez wiele dni. Spornych punktów mamy jeden chyba, już widzę tylko, że chyba mamy jeden, bo nie wiem, czy jest więcej. 22, 28 na pewno. Nie wiem. No więc kwestia trzech elementów z tego wszystkiego. Dwóch? No to jeżeli... No to jeżeli jest jednego, to jest kwestia wyciągnięcia tego punktu 33, przegłosowania osobno i mamy sprawę załatwioną, a dyskutujemy już w tej chwili na ten temat 20 minut. Czy jeszcze mamy w tej sprawie coś? Proszę Państwa, ja omówię teraz tą poprawkę. Podjęliśmy autopoprawkę zarządu i uważam, że wychodząc naprzeciw wszystkim jakby głosom, proszę Państwa, część ten materiał jest jakby wspólną zbiorową rzeczą całej Rady. Chciałem przypomnieć Państwu tak, z rzeczy, które się pojawiły i które dyskutowaliśmy, to jest domek wagi, to jest punkt 11, to jest to, o czym mówiliśmy, żeby wprowadzić zmiany rozgraniczające przepisy parkowe parku 11, w oczym budynek wagi będący na terenie parku poprzez do obszaru ZW. Następnie mamy o poszerzenie obszaru ZW ogrody działkowe obecnie zapisane jako do ulicy Portowej i Stoczniowców. To jest taki punkt, który to jest punkt? Punkt 12. Odnośnie ulicy Bielickiej wskaźników zabudowych na 33 metry to było omówione. Dalej, proszę Państwa, z takich ważnych rzeczy, które nie były w pierwszym, to jest prowadzenie obszaru ZWS na terenie klubu sportowego Podgórze, klubu sportowego Paszowianka. I dopisać budowę funkcji sportu, rekreacji, usług do pełniących funkcje sportowe. Przepraszam, punkt 17, jadę po kolei. Po drugie, zostało jeszcze, proszę Państwa, wprowadzone korekta granic MW i MNW na ulicy Gromadzkiej, już był dyskutowany na temat Proszę? Jadę po kolei. To jest to Indrus zalirowane. Następnie, punkt 19, to jest to połączenie. Przyjęta tutaj włączenie ulicy Prokocińskiej do centrum administracyjnego. Tu tylko była, że droga kategorii zbiorczej i tego nie widzę. Ale mówimy o drodze, o tej, o której tu było omawiane w kontekście nawet ostatniego spotkania. Następnie mamy kamienią Krzemionki, to omawialiśmy. 21 jest OK. Wprowadza się zielę urządzeniom na terenie Krzemionek, o tym, o czym mówiliśmy, do 20%, tak żeby można było w sposób zagospodarować Krzemionki, to co jest tam i zaznaczyć na obszar 24, zaznaczyć na obszar kobiec kakusa w miejscach historycznych widokowe jako lina miesiąca na mapie. Wcześniej to zostało wprowadzone. Wcześniej żeśmy jeszcze wprowadzili, przepraszam, na terenie ZW zaznaczyć pod świętego Benedykta, to co nie było. Potem mamy w obszarze 15 wprowadzenie KS Garbarnia jako teren sportowy. To jest punkt 25. Potem mamy ograniczenie wysokości, to tutaj nie stanowiło to problemu. I teraz mamy tak, punkt 27.
Tereny obecnie ogródków działkowych znajdujące się pomiędzy ulicami Saską, Nowokucką oraz Koszykarską oznaczone są jako MW. Na całej działce należy przeznaczyć do przekształceń w kierunku ZW. Na terenie znajdują się obecnie ogrody działkowe. To nie jest czyste po prostu, ale wiemy o co chodzi. Korekty przebiegu trasy ciepłowniczej godzików kadrowych. Poprawiliśmy to. Tak. 29 zmiany wzdłuż ogrodów działkowych przed Urzędem Myślicką, też na Lipskiej, przez zmiana terenów na zieleni nieurządzonej na zieleń sportową, pozostałą część na zieleń nieurządzoną zmienić na zieleń urządzoną. Potem w pozycji 30 też prowadzi się pasa ZU, chodzi o ten przesmyk 50-metrowy i połączenie to z parkiem Płaszów. Na bagrach to jest wprowadzenie na tym cyklu AZS-u możliwość modernizacji przystani żeglarskiej. Teraz mamy dosyć ważną sprawę, to jest ostatnio omawiane, pomiędzy Mierzeją Wiślaną a Bagrową zmienić na obszar U. Zwiększyć otulinę obszaru u Bagry w granicy zabudowy jako ZS do, z miejscowego planu zagospodarowania dopuszczają 20% zagospodarowania z zabudową kwaturową. To jest ten tutaj punkt gorący. Zmienić przeznaczenie zieleń nieurządzenia pomiędzy ulicą Golikówką a planowaną trasą ciepłowniczą z lub dopuścić budowę układu komunikacyjnego zgodnie z wariantem 3. To jest konsekwencja poprzedniego, to jest prowadzenie. Tym ustawieniem ustawić wskaźniki zabudowy U identyczne ze wskaźnikiem. Tu powinno być terenu UH. Tu sobie proszę dopisać jako poprawkę. To jest taki kreseczka, ten przecinek to ma być UH. Żeby UH było kompatybilne, mówiąc językiem komputerowym, z U. Bo nie jest określone UH, jaką ma mieć wysokość. Teraz mamy następne z takich ważnych rzeczy z MN na ZW Golikówka Strażacka zgodnie, to jest tereny, tam mamy na tereny zielone, tak panie Wieśku? Który punkt 39. Prowadzenie na TSZ Bitwy w rejonie Golikówka jako zieleń sportowa, to jest zabezpieczenie terenu sportowych. Dróg wewnętrznych, 49, możliwość wykonania dróg wewnętrznych do obsługi wału. I teraz mamy MWW, czyli zabudowę wysoką, zmienić na U. Znajdujące o terenach zadrzewionych w jednostce 40 jako tereny ZN. Wrobela to była ta, żeby tereny UH, tereny zabudowane przy ulicy Wrobela zmienić teren UH do MN. To jest to przypisanie, to co zostało przerysowany plan na te tereny. I to jest taki punkt, który jest tutaj też w kierunku przeanalizować możliwość zwiększenia terenu pod zabudową MN w rejonie Pułanki o obowiązującym planie i w rejonie ulicy Bugaj i w jednostce 60. Stanowiska do utrzymywania transportu wodnego, przewodnie prawny możliwy zabudowy układu rozłączeń do portu i turystyki, wprowadzenie, nie ma tego portu i slipy te, które są po tamtej stronie, po możliwości prowadzenia slipów ZR. Ja tylko zadam jeszcze pytanie, czy o czymś omawialiśmy coś, co nie jest zapisane. Mi się wydaje, że mogliśmy coś przełożyć. Tu na pewno brakuje jednej rzeczy, że na pewno nie ma tego załącznika graficznego. Będziemy, ja rozumiem, że konsekwencją tego byłby załącznik graficzny. Będziemy się stali taki załącznik dołączyć, ale to wymaga też troszeczkę. To będzie odrobione jeszcze. Proszę? Jeszcze raz. Nie no, generalnie załączniki na przykład na tej mapce, którą będziemy mieć, wydrukujemy, jeżeli tam to kolorowe cerowe będziemy mogli, nie będzie to kolorowe. Myślę, że też, ale to pewnie już nie było to trudne. Na tym dzisiaj to ten, ale w momencie, kiedy była kwestia
przyjęcia przez biuro planowania tych zapisów odnośnie wojsk sportowych i mamy tego na ZDS, no to też żebyśmy potem też mieli potem gdzieś tam możliwość zobaczenia, jak oni piszą te parametry. Tak, no może to jest jakby gra wstępna, żeby to było. Czy ktoś jeszcze to, co omawialiśmy, nie słyszał? Ja tylko jedno, że chciałem zauważyć, już nie wiem, to jest moje spostrzeżenie, że uważam, że niewystarczająco mocno pokazaliśmy w tych uwagach, że jesteśmy przeciwko wysokiej zabudowie. To obniżaliśmy generalnie tak, ale zwłaszcza teren 49, który przeznaczyliśmy, niby obszarową na U, ale tak naprawdę na nic. Ale to może zrobić poprawką, bo to robisz, może zrobić poprawką, jeżeli ten, to może zrobić poprawkę do uchwały, do projektu uchwały, nie? I to możemy przegłosować osobno, bo to nie zmienia jakby tej poprawki, bo to jest jakby uzupełnienie jeszcze tego. Proszę Państwa, w jednostce 49 wydaje się, że to dosyć mocno zaakcentowaliśmy zmianę NWW, no trzeba by do każdego punktu widzieć dosyć duże uzasadnienie. Nie jesteśmy w stanie, proszę Państwa, w tak krótkim terminie i tak wydaje się, że zrobiliśmy pracę dosyć dużą. Bo naprawdę trzeba podziękować wszystkim, którzy się w to zaangażowali. I dosyć rzetelnie podeszliśmy do sprawy. Mi się chyba, że dzieli to chyba najbardziej rzetelnie ze wszystkich, jeżeli chodzi o te obszary. W związku z tym przystępujemy, proszę Państwa, do wniosku. Nie rozdziela Pan tego, Pan Jacek tego. A żona, jak Pan Jacek będzie prowadził tę sesję, to będzie rozdzielał. Do czego Pan chce złożyć poprawkę? Ja składam poprawkę do wysokości, dlatego że tak miałam możliwości do tego. Ale proszę Pana, projekt uchwały przygotowała Komisja Planowania Przestrzennego. Zarząd przygotował, przyjęliśmy część już poprawek. Ja nie zarząd nie wiem, czy Pan mówił, że będzie wyglądać dzisiejsza sesja. Tylko ostatnio Pan Jacek proponował naprawdę rozwiązanie, które wydaje mi się pochodziłoby... Ale co Pan, do czego Pan chce złożyć poprawkę? Żeby wyłączyć kwestię banku. Osobno ją głosować. Proszę Pana, nie ma takiej możliwości. Rozumiem. Ale proszę ja przyjąć. Dobrze. Ale proszę Pana, tu się na pewno wszystko nagra się, Proszę Pana, niech mi Pan powie, z punktu widzenia formalnego, głosujemy na temat poprawki. Mówimy, będzie poprawka, która została, czy będzie przyjęta, czy nie, to nie wiem. Odnosi się do całego druku. Przyjęliśmy wstęp, przyjęliśmy uzasadnienie, przyjęliśmy poprawki. I teraz wychodzi na sytuację, że nie mamy żadnych uwag merytorycznych, oprócz jednej uwagi Pańskiej, która chce zastąpić zieleń sportową zielenią nieurządzoną z możliwością, tak naprawdę mówimy o tym samym innymi słowami. Nie, mówimy o tym samym, a dobrze nie wiem, czy dobrze, bo Pan jakieś wartości nadamy. Staram się nie komentować, nie wiem, o co Panu chodzi, bo nie jestem w stanie nadążyć. I według mnie nie ma możliwości składania poprawek do głównego tekstu, bo to jest poprawka najdalej idąca, bo nie można złożyć poprawki do poprawki. Bo ten punkt opisujemy. Wiemy, o czym jest mowa i wiemy, jak Pan teraz działa. Bardzo proszę, już nie ma sensu już dyskutować. Będą opinie dokładnie i proszę mieszkańcy. Ale oczywiście, że będą mogli. Każdy z nas jest mieszkańcem. Ja myślę, że Rada zadecyduje. Po prostu tych punktów jest na tyle, bez 50 punktów, proszę Państwa, to na każdy poświęciliśmy naprawdę dużo czasu i nie można powiedzieć na pewno i czuję jakby niesprawiedliwą ocenę, że ktoś próbował gdzieś coś zmanewrować, czy powiedzieć coś postawie, bo wszyscy do bólu przedyskutowaliśmy sprawę. Proszę Państwa, przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa, rozumiem, że Pani tak, Pani ma czas na dewizyjną poprawkę. Bo Ty składałeś kiedyś wcześniej. Aha, przepraszam, nie. Wcześniej. Wszystko już jest ujęte. Te poprawki, które wcześniej wpłynęły. Panie Jacku, te poprawki, które żeśmy przyjęli wcześniej, są przyjęte, przegłosowane. Teraz głosujemy nad poprawką zarządu. Autopoprawką zarządu. Nie głosujemy nad autopoprawką zarządu, tylko głosujemy nad poprawką zarządu. Znaczy, autopoprawka sugerowałaby, że zarząd był wnioskodawcą, ale to jest poprawka zarządu, no, zmodernizowana poprawka zarządu przed pierwszym kursem. Proszę? Nie, no, przepraszam, bo to jest, ale...
Rozumiem, ale źle została nazwana nawet w tytule. Ja nawet zasugerowałem pani właśnie, żeby autopoprawka, bo autopoprawkę robiliśmy do poprawki wcześniejszej, czyli poprawka zarządu nr 3. Tak jest. To skreślmy, to proszę o skreślenie, żeby to było... Troszeczkę... Troszeczkę mniej. Przepraszam. Ale wybaczcie państwo, mam prawo być zmęczony i zastanawiać się na... Duchy przyjdą, żeśmy tu o cmentarzu mówili. Nie, a pan na nie, się zaraz to zabawiamy. Dobrze. Proszę państwa, głosujemy. Ktoś z państwa radnych jest za przyjęciem poprawki zarządu do druku nr 3 Komisji Planowania Przestrzennego? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Jest jeszcze jedna poprawka. Maksymalna zabudowa w jednostce nie powinna przekroczyć wysokości 40 metrów. Czy myślimy się wypowiadamy na ten temat naszej nowej poprawki? 49 metrów. 49 metrów. Znaczy wypowiadaliśmy się na tyle, bo to ma być, że to SW zmienialiśmy na U i Jacek proponował, aby to U, które jest w sąsiedztwie, i tak powiem, cała ta poprawa tego U przeszła na tą zmianę, tak? Nie. Znaczy tak, no ja proponowałem, żeby już nie zmieniać się. Żeby już się nie zmieniać. Bo tam mamy U 18 metrów. Tam mamy U 50 metrów. Znaczy tam mamy od 40 do 50. Tak. Przy drodze mamy 40, w drugiej części zabudowy rośnie do... Tą stronę bierzemy. Rośnie do 50. I moja sugestia była taka, jeżeli w jakiś sposób zmieniamy w ogóle myślenie, to co zaproponował Biuro Planowania Przestrzennego, o charakterze tego obszaru, czyli z wysokościowych, tych wysokich wysokościowych i zmieniamy charakter, czyli nie wysoka intensywna mieszkaniowa, tylko idziemy w usługi, to żeby zostawić te usługi, żeby nie zmieniać im wszystkiego, tylko zostawić przynajmniej już te parametry. W tej sprawie zarząd się nie wypowiadał, nie ma tego punktu, możemy tę poprawkę przegłosować. Proszę państwa, poddajemy do dyskusji, mogę to poddać do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem poprawki pana Jacka Mynarza, żeby w pozycji 49 maksymalna zabudowa w jednostce nie przekracza wysokości 40 metrów. Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Jak jest mniej? 3 za, 4 przeciw, 7 wstrzymujący. Stwierdzam, że nie przyjął poprawki. Czy są jakieś poprawki do rzeczy, które się nie odnieśliśmy? Nie widzę, przystąpimy do głosowania całości. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem uchwały? Ja się pytałem, już nie było. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem całości uchwały do druk to był nr 3 wraz już z przyjętymi poprawkami? Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję. 15 za. Pani Wadzie. 15 za, Rada przyjęła uchwałę. Proszę państwa, termin następnej sesji. Muszę popatrzeć na proszę państwa, termin następnej sesji. Pani Basia by zaznaczyła do 26. Nie, ale zrobimy 26 lutego, dlatego że proszę państwa, będą zmiany budżetowe. I proszę sobie zapisać 26 grudnia, godzina 17:30. Wyznaczam termin następnej sesji.
Na tej następnej sesji będziemy robić pewne zmiany budżetowe i próbę dostosowania środków do zadań, które są